Ten artykuł był napisany 2 miesiące temu. Skąd idzie zagłada Polski? Proszę bardzo, tu takie wieprze przepasane w strojach arcybiskupów. I dzisiaj właśnie temat odcinka. Teraz już wszystkie media o tym piszą, a my 2 miesiące temu. To jest taka wiadomość na święta dla Polaków, że być może to są ostatnie spokojne święta. Teraz, kiedy odchodzi Szydło, potem odejdzie Macierewicz, Kaczyński całkowicie zrezygnował z tych obietnic, które dał Polakom, że Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie nachodźców. Mówię w praktyce, o tym wy się dowiecie dopiero, mówię, z mediów takich tam za parę miesięcy. Jeśli się sytuacja rozwinie tak, jak chce Kościół rzymskokatolicki w Polsce, mówię o papieżu i biskupach, a nie o zwykłych katolikach, którzy absolutnie mają przeciwne pragnienia, to mogą być ostatnie święta bez tych zapór, bez tych policji w hełmach i w pełnym uzbrojeniu, które zaraz za naszą zachodnią granicą tak święta spędzają Niemcy. Tak, Polacy jeszcze mogą spokojnie, ale jeśli nic nie zrobimy w ciągu najbliższych paru miesięcy lub najbliższego roku, to następne święta spędzimy tak jak Niemcy, w gettach, czy w bunkrach, czy pochowani w domach. To, że jest bierność policji państw zachodnich, to nie jest powód, że oni się boją, czy nie umieją sobie z tym poradzić. To jest decyzja ideologiczna. Oni dostali rozkaz nie reagować. Czyli narody Europy zostały wydane na żer obcej inwazji przez swoje rządy. Tak trzeba nazwać to, co się teraz dzieje. A będzie się to nasilało i Morawiecki w rządzie oznacza otworzenie się na imigrantów, bo on obiecał, że się dogada z Europą. Jak się może dogadać z Europą? Przecież chyba nie wygoni emigrantów z Europy i nie będzie w zachodniej Europie tak jak w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, że oni Polaków traktują jak takie bydło, że on u księdza Rydzyka opowiadał, że on będzie misję chrystianizacji Europy robił. Minęło tych kilkanaście prawie lat, a oni dokładnie tak samo was oszukują. Mówię o nowych widzach, bo starzy widzowie to wiedzą.